Siemeczko, jestem Pepe Team Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie wziąć żyto. Na ziarno. Na nowym polu, gdzie kupowaliśmy na przełomie mniej więcej czerwiec, lipiec. A chcieliśmy bodajże. Chyba żyto na kieszonkę, bo ewentualnie kupowaliśmy tego. Już nie pamiętam, nie pamiętam. Dużo było skupowanych pól. Aż tak człowiek teraz dokładnie tego nie pamięta. Chcielibyśmy ziarnóweczkę. Że to troszkę tego, że da jednak czareczkę, to ciut odrobinka trzeba będzie mieć, bo naprawdę no, jest brak tego wszystkiego na moim gospodarstwie. Oczywiście zestaw nieodłączny, czyli case 42, 30 wraz z broną aktywną rabę, siwnikiem Nordstein, lift omatic 2,5 metra, więc co? No, siadamy oczywiście łytpelemi i lecimy z tematem. Będziemy, jak dzisiaj zdążymy, to zasiejemy sobie dwie działeczki. Właśnie. Wziąłem tego żyta właśnie. Naprawdę, trochę tego żyta potrzeba na naszym gospodarstwie. Bo jednak tej słomy nam no, jest dość sporo potrzeba. Na naszym gospodarstwie do ścielenia, ewentualnie dać do paszowozu. Oczywiście, albo na nawigacji, bo to dlatego case z tym silniku chodzi, no bo on ma nawigację założoną. 35 tysięcy na koncie, parę gości poszło, jak to się mówi, na jakieś tam wydatki poboczne, można powiedzieć, związane z gospodarstwem, tego wiadomo, więc tak, powiem parę akcji, znaczy akcji, znaczy powinienem powiedzieć, bo dokończyłem parę prac między nagraniami, uprawiałem sobie pod siew pszenicy. Nawoziłem obornik i tak dalej, ile się dało, tyle porobiłem. I dzisiaj też trzeba pora w końcu siać sobie te żyto, żeby móc troszeczkę mieć spokój, tak? W poprzednim odcinku sieliśmy sobie poplon rozsiewaczem właśnie od znajomego, więc myślę, że nie wiem jak tam z odcinkami będzie, jak ten odcinek spasuje, no bo ja nagrywam lekko, na dość spore zapasy będę próbował, by nam nagrać. Kto wypali, tego nie wiem. Na razie tendencja jest taka, że tydzień do przodu mam odcinki, więc jest pół bidy. I tak, skoro ganięte, podżyto nawozu nie daje, gnojowicy nie daje. No bo zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie, nawóz pójdzie dopiero później niższe i w późniejszym terminie, czyli na wiosnę pójdzie tutaj azot, nie wiem, w jakiejś formie, pójdzie nawóz, właśnie, azot w formie nawozu, a będzie ewentualnie opryskło, nie wiem jak to wyjdzie, bo jednak też mam nowy opryskiwacz, który no, jednak chciałbym trochę częściej używać, bo nie potrzebowałem teraz tyle pieniędzy za ten opryskiwacz, żebym mógł z niego teraz nie korzystać, tak, więc coś tam trzeba będzie pokombinować, zadzwoniliśmy jakieś firmy, która można powiedzieć handluje, rozwozi RSM, też by było niegłupie. Właśnie, żeby troszeczkę takimi płynnymi nawozami, to jest właśnie typu RSM, go nawozić. Zawsze troszeczkę taniej, efektywność podobna. Tak to mogę powiedzieć. Więc będziemy kminić to w późniejszym czasie. Że to na kieszonkę fajnie tutaj się zazieleniło już. Jest bardzo fajna faza. Więc myślę, że tam do tego marcu, kwietniu, dzisiaj początku kwietnia będziemy raczej to ciąć już, taką nadzieję, chociaż to jest pewnie jeszcze pół roku, pi razy oko do tego cięcia. Dzierżawa, którą braliśmy teraz ostatnio, tam będzie jęczmień, z tego względu, że miałem siać żyto, ale tak sobie dzisiaj stwierdziłem, mówię, kuźwa, po co mi tyle tego żyta z jednej strony, ono jest dobre, jest opłacalne w miarę oczywiście, bo tam żoło sypie w miarę możliwie, ale cena na skupie no nie powala pod względem ceny zboży żyta, więc lepiej mieć może troszeczkę taniej, znaczy inaczej, troszeczkę mniej towaru, ale dłuższego, więc zobaczymy, pszenica w tym roku by to nie oddała, najlepiej oddała w tym roku soja, soja najlepiej oddała. Naprawdę to nasz ponad 20, 34 tony, to jest naprawdę to nasz konkretny.
Więc tu już fajne pieniążki mogliście dowiedzieć już dwa odcinki temu, bo zbieraliśmy właśnie na hale u Komu pieniądze. Firma powoli tam już ma w planach to zrobić, więc myślę, że tu jeszcze tak ogólnie dwa odcinki, trzy odcinki jeszcze z tego września będzie, więc jeszcze tego nie będziecie widzieć pewnie. Bo to powiedzieć, że początek, końcówka września, początek października. W tym momencie przyjdą, będą to ogarniać. I tam zbytnio to nie przeszkadza, żeby to po prostu na zimę powstała ta hala łukowa. Żeby mieć temat zamknięty, 40 tysięcy było wtedy przelewane, więc nie ma tragedii właśnie pod względem finansowym, bo jeszcze nam zostaje, jak się nie mylę, 70 tysięcy do przelania. Właśnie pieniędzy. Zobaczcie, że tak jeżdżę, no ale już nie chcę mi się po przecinku robić. Robimy tak sobie tak teraz i jeszcze lekko przymknąć na to uko. I tak, 70 tysięcy zostaje nam na to, by nam im zapłacić za robotę. Nie jest to stosunkowo już duże pieniądze. Wiesz, tak to jest większość, która będzie ogólnie całościowo kosztowała, tak? Więc nie ma tragedii. 70 tysięcy, myślę, że po właśnie sprzedaży mleka będzie ten pieniądz jak najbardziej i będzie można go wziąć i opłacić, tak? Bo jednak teraz tak, zrobiliśmy hachmistrz, tak powiem, sprzedaliśmy jałówki za dość dobre pieniądze, kupiliśmy krowy, tego pieniędzy troszeczkę nam ubyło przecież, a to już mówię chyba w poprzednim odcinku, bo to jak w poprzednim odcinku tak zrobiliśmy. Że właśnie nie wiem, odnoszę się, jakby nie był. Przyjechał gościu, zabrał bydło, zabrał jałówki, drugi gościu przyjechał, przywiózł mi krowy z tej samej wioski, znajomi, jeden handluje jałówkami, drugi handluje krowami, właśnie i takie właśnie takie chyństwo zrobiłem, że jednak chciałem trochę tych krów mlecznych mieć, więc co najlepsze na ten temat było, no dostałem 5000 bodajże 100 bądź nie całe 5100, już nie pamiętam tak koszowo, za jałów. Dołożyłem 900, nawet 1000 do tych dołożyłem do tych krów. To stosunkowo nie jest dużo, a już mam pewność, że tego mleka będziemy mieli więcej. To już mnie bardzo z tej strony zadowala, bo jednak dla mnie pieniądze są najważniejsze na ten moment, bo chcę rozwinąć tą serię tak, żebym po prostu mógł powiedzieć, dobra, tu już jest ten etap, tu już ten moment, że jednak to chciałem, ogarnąłem to, co chciałem, postawiłem to, co chciałem, to kupiłem. Nie będę tak to się mówić, co zrobił klub, sobie radę. Więc, jak to się mówi, tak to właśnie chcę zrobić, tak? No bo jednak nie oszukujmy się za... Ile to jest? 4 miesiące? 4 miesiące gdzieś mniej więcej wychodzi farming 25. Więc wiadomo, będzie, że większość ludzi będzie grało farming 25. Oczywiście też, ale prawdopodobnie ja będę chciał nagrywać też tą serię, ewentualnie inną, bo jest dużo fajnych mapek, jest dużo fajnych modyfikacji, których na pewno tu nie wykorzystam. Jest to nierealne, więc będę chciał właśnie takim tam zrobić tutaj. Jeszcze serię na pewno będę chciał kontynuować z 22, to będzie 25, bo taki jest zamysł. Dobra, nie dążymy do tematu, to będzie odnośnie przyszłości. Tak, wracając odnośnie teraz krów. Zachmęciłem, jak to już wspomniałem na samym początku, zachmęciłem, ale wyszedł na tym bardzo dobrze, tak mi się zdaje, bo jednak teraz patrząc na całościowo, na to wszystko, to mi się zdaje, że naprawdę bardzo fajnie wyszłem. Wkładając 1000 zł do sztuki, ja mogłem teraz kupić sobie właśnie krowy. I taki będzie pewnie jeszcze zamysł na właśnie w tym roku. Jeśli oczywiście będziemy mieli fundusze na to, żeby zakupić, przepraszam, nie zakupić, tylko po zapłaceniu właśnie na rat. Co ja pierdolę, jakich rat? Z hali po prostu, jeśli zapłacimy za halę.
No już się gubię w zeznaniach. Jeśli zapłacimy za halę, no to będę starał się jak najbardziej to ogarnąć i będę próbował wtedy kupić, nie wiem, w grudniu jakieś jałówki i wtedy do 20 miesiąca będę chciał je trzymać i znowu pewnie sprzedać, żeby kupić krowy, żeby były w pełnym doju. Taki jest zamysł. Czy to wypali? Jeśli dobrze z tymi gościami pogadam, powiem szczerze, na tych będę lepiej wychodził niż na bykach, mimo że na bykach naprawdę też zajebiście wychodzę, bo na byki biorę 7 tysięcy. Bo że wiadomo, trzymam je 2 lata, gdybym otrzymał 8 miesięcy, tam 7, zarabiałbym te 1,5, nie, no 1700 zł. No to nie, to jednak chyba nie, bo 1700 zł to jest 5400 na okres 24 miesięcy, to nie. To jednak źle to przekalkulowałem. Więc to na pewno by tak nie wychodziło. No ale jednak, jeśli chcę troszeczkę to bardziej rozwinąć, trzeba trochę pokombinować, trochę pochakmęcić i to potworzyć w fajnych konfiguracjach, tak? Więc mi się zdaje, że to będzie jak najbardziej na plus. To wszystko, a czy to wypali tak, jak ja bym chciał, się okaże. Więc, tak proszę Państwa będzie. Na razie pików nie mam do sprzedania, aż na razie. Biki na razie są ile? Mamy sierpień, 7 miesięcy do sprzedania. Kwiecień, marzec, w czasie będziemy sprzedawać byki. Więc mamy jakieś pół roku, do 7 miesięcy będziemy mieli sprzedać byków. Też zarobimy około 200, nawet lekko ponad 200 tysięcy złotych. Więc zajebiście, zajebiste pieniądze. Ale nie mówcie się, pieniądze będą przeznaczone na coś fajnego. Tak mi się zdaje. Czyli jeśli chodzi o to, no to co ja mu mówię, no co mam na myśli pod względem coś fajnego? No wiadomo, o czołnik chodzi. Hektary przybywają, wiem, kraj jest kupiony. Większy, ten 51-40 kupiony. Ale jednak, patrząc, on jest zajebisty tym czołnikiem i myślę, że go będę długo trzymał. Ale myślę, że też jednak tego kunia jeszcze większego też by się przydało. 150-160 koni. Już na ten moment też trzeba będzie pomyśleć i zakupić. Jeśli oczywiście te pieniążki z tych bików będą takie wystarczające, by móc na to sobie pozwolić. A myślę, że raczej powinno być to... Kurwa, bym pojechał teraz. A powinno być to w miarę udane pod tym względem. No ale powiem szczerze, już oglądałem ten ciągnik. Gościu ściąga takie ciągniki, które mnie właśnie interesują i w niedużych pieniądzach, bynajmniej inaczej, niedużych, to jest koszt około 200 tysięcy, a na full wypasie ciągnik, więc będzie fajnie. Tak mi się zdaje, że to będzie dość fajny ciągnik, nie wiem, 10 tysięcy za 150 koni, to powiecie, kuźwa, jakiś naprawdę zajebisty ciągnik, tak? Jakiś naprawdę dużo nowszy, nie. To nie będzie dużo nowszy. Ciągnik jak ta właśnie. Tak nie wiem, czy nie starszy, jak tamten starszy. Przepraszam, ten duży gejs. Ale to już mało ważne. Ile ja dam pieniędzy na ten ciągnik i jaki to będzie, to zobaczycie dopiero to na wiosnę. Jeśli na wszystko pójdzie zgodnie z moimi założeniami. Wiadomo, ja dużo inwestuję tutaj pod względem ciągników. Bo części wymieniam, jak przyuważyliście, znaczy kupuję więcej ciągników niż kupuję samych maszyn, tak? Bo tutaj patrząc na to, no o to mi bardziej chodzi, tak? Bo te ciągniki, gdzie jest dużo ciągników, które można kupować i dużych pieniądzek, tak na razie. No teraz nawet myślałem, kupiłem jednego ciągnika pod jeszcze jedną maszynę, która by też mi się zdaje siadła naprawdę cholernie na tą serię. Ale to 60 koni, no musiałbym tylko mieć pod ten ciągnik na razie na ten moment. A chociaż nie wiem, może taki przejściowy na jeden sezon? Może, to też by nie było głupie. Aby to wyszło. Jeśli będziemy mieli pieniądze oczywiście, no bo tych pieniędzy możemy nie mieć. Ciasta. Trzeba będzie popróbować. Trzeba będzie naprawdę dużo opcji. Na razie tak patrząc na moje gospodarstwo, no tych maszyn dużo nie mam, chociaż powoli się rozwijam pod względem tego. Chyba widzę, że tych maszyn też na ogólnie bardzo bogato to nie mam. Czekajcie, ja tak sobie jeżdżę, mam też nawigację mam. Po co nawigacji nie jeżdżę? Coś takiego sobie poradzimy i będzie elegancko.
I tak, proszę Państwa. Co miałem powiedzieć jeszcze odnośnie właśnie tego gospodarstwa? Oboga jeszcze nie jest spłacona. Kredyty jeszcze są. Teraz my się tak, no, kupiliśmy tej ziemi. Ziemia napadła konkretna cena, konkretna rata kredytu 13, nie, 16 tysięcy? Coś w tym stylu, zaraz zobaczymy dokładnie, byśmy tutaj, żebym pieniądz nie uszukał pod tym względem. Ale chyba 16 tysięcy chyba nawet, jak się nie mylę, za kredyt. Za te kredytu już wam mówię. Nie, 13 700. 13 700 mamy kredytu raty. A drugiego mamy 3000 liczyć. No 16, czyli tu mamy 17 tysięcy kredytu miesięcznie. Więc naprawdę no tutaj to już tak nie jest różowo pod względem tego wszystkiego. Ale nie ma tragedii. Daję sobie jakoś radę. Teraz myślę, że tak robię też raczej powinny być nowe miary takie pod względem wydajności takie mniej więcej dobre, bo to był takiego samego slotu kupowane raczej inaczej, to powinny być takiego slotu, któremu goście mówił, że były dobre tego robię na podójki, więc się wszystko ukaże, jak się być, wszystko będzie w jednym noju, tak? Na razie musimy zobaczyć pierwszy przelew w sleczalni, ten będę powiedział, czy się nie dałem na to się mówi, nabić butelkę. Bo to różnie bywa, nie oszukujmy się pod tym względem. To handlarz, ten handlarz. Tego nigdy nie wiadomo. Dobra, czekać chyba zaspać sobie teraz siewniczek. Czy ja mam nasionka? Chyba gdzieś tam mam. Rzadko mało mam, dobra. Kurwa. Czekajcie, muszę teraz bieg dopracować, bo... Tak, tutaj mamy zrobione pod halę, powiedzmy, na razie ten nie jest zrobiony, bo chłopaki dobrze to muszą kombinować, jak to mają to zrobić, ale powoli to będzie zaraz zrobione. Tak, tutaj liczyłem sobie siać żyto, jak wam wspominałem, ale zrezygnowałem z tego pomysłu, bo tutaj chyba będę siał, żeby wam tu nie zerwać. Coś wiosennego na pewno, bo teraz na pewno nie uda mi się nic dosłownie ogarnąć pod względem... Zajebiście, nie wiem, czy jakiś motą kurwa wygląda, czy coś, nie wiem. Tak wziąć... Czekaj, jak bym tylko podniósł, położyć. Nie wiem, aż nie wiem, to trochę. O, właśnie. Nawet ten zapachu nie podnoszę, tylko radę. I, to będzie. Silo zostaje, bo tak sobie stwierdziłem jednak, że może zostanie, bo tu coś może jeszcze będzie kombinowane. Nie wiem. Zobaczymy. Finalnie w późniejszym czasie. Jak to tylko wypali. Na razie tak jest, tu niech sobie będzie. Na razie byki jak też zajmie się, bo obronniko sobie popierdalają. Mają tylko tyle, że ma nie aż zanadto. Więc też będzie jakiś odcinek, będzie chyba wypychanie obronnika, bo naprawdę jest tego za dużo. Tyk, stawimy się. Lecimy. No i tak, wzięliśmy dzierżawę tamte pole, co jest po naszej teraz lewicy, można powiedzieć, z tyłu, po prawicy raczej. Tamte dzierżawie, tam chyba będzie teraz coś, na pewno coś będzie siane. Tylko teraz kwestia, tam siać sobie żyto też, może przężyto da się ja sobie przed odcinkiem. Wiecie, też nie brać wszystkiego na odcinka, nie robić, bo to też was zanudzę, mi się wami. Ewentualnie myślę też tylko, żeby zrobić raz, nie wiem, też ewentualnie się w pszenicy i to wszystko. Ale jeszcze teraz między tym odcinkiem, a właśnie siewem w pszenicy, będą jeszcze sianokosy. Sianokosy, tego wiem, jest płoton, bo są cztery pokosy ogólnie w roku u mnie, no niestety. Niestety, może niestety, no w zależności jak tu uważa, patrzy jednak chyba trzeba mieć dużo na tym gotlasie, bo jednak chrobki troszeczkę potrafią wciągnąć, jałówki też potrafiły wciągnąć, no tego, byki też potrafią wciągnąć dość sporo jedzonka,
Więc wiecie, no trzeba to jakoś kurna kombinować tym wszystkim. Więc trzeba tego patrzeć zrobić. No tam chyba kulek za dużo nie zostało, no 35 kulek sianokiszonki, 40 kulek może. Niecałe 40 kulek sianokiszonki nam zostało. Do tego chyba 12 mi chyba zostało po wymieszaniu TMR-ów teraz. Chyba siana. Więc no powiem szczerze, no za bogato to powiem szczerze nie ma, no bo tak patrząc na te obiekty teraz. Mamy 4 budynki, 4 budynki, tak. No i tak średnio około 50 tysięcy muszę mieć w TMR-u miesięcznie. Chyba tak, coś koło tego. Ja się nie mylę. No bo jednak kobiety na mnie zapytaniają, no bo tu się nie ma tych dziwnych, bo trochę na krowy wchodzą. Byki troszeczkę mniej, my tak sobie ustawiłem troszeczkę mniej, żeby byki wciągały. Mogłbym nie tak nabrać oryginalny, który tu był. No tak, po pierwsze, mleka byśmy mieli u siula. No potem po 83 litrów od sztuki było, przeliczając. No i zużycia też tego były, wiadomo, też były spore. No ale nie oszukujmy się, na polskiej wsi, no nie będę teraz sobie po 200 tysięcy TMR na jeden miesiąc, bo to bym chyba ucipiał. Więc to było trochę przerodone. Więc teraz mi się zdaje, że mam chyba tak najlepiej zbilansowane. To wszystko. No i tak. Będzie trzeba zrobić sienokosy. Na sienokosy mam nadzieję, że wpadnie nowy nabytek, bo już pojechałem go oglądać. Tylko przede mną jeszcze był gościu, który miał jechać oglądać tak samo, miał pierwszeństwo. Więc fajnie by to było, jakby to leciało. Maszynka, w sumie dwa nowe maszynki, można powiedzieć, no tych pieniądze, które mam teraz na koncie. Bolesne to, miało już być, nic nie być w tym roku, już nic nie miało brać się, nic nie kupywać. Ale szczerze, jeśli ja już mam tyle tych sianokosów, a jest tych łąk, nie oszukujmy się, sporo, dopiero zaczną mi się łąki napadać tak kwietnia, od kwietnia przyszłego roku, ponieważ tych łąk naprawdę mam 3-4 łąki mam, więc tego trochę jest. Więc patrząc na to, no to ja muszę mieć już większe muszę większą posiadkę po prostu mieć. Więc o to mi chodzi, że nowy sprzęt musi wylecieć do tego wszystkiego. A żeby ten duży case miał co robić. On ma tego przedniego tuza, tutaj też ma przedniego tuza, to ewentualnie mógłbym przetestować. Chociaż troszeczkę się boję, bo to co chcę kupić, no to jest stosunkowo duży sprzęt. Ale nie wiem, czy to wypali. Chociaż teraz tak naprawdę jeszcze jest mi potrzebny ten sprzęt. Tego wam powiem szczerze, nie wiem. Ale chciałbym trochę to zmodyfikować, trochę sobie jeszcze uprawnić te roboty. Wiem, wiecie, używasz, no po prostu masz, no co, roboty masz tyle, to sobie silnik zmień. Silnik przyjdzie w swojej porze, silnik już jest znaleziony. Wyjebany w kosmos, ale za zajebiste też pieniądze. Będzie taki kurwa przeskok technologiczny właśnie pod tym względem, że moim zdaniem, że ciągnik to będzie przy tym pikuś. Uwierzcie mi, ciągnik przy tym to będzie pikuś. Taki sobie kurwa silnik znalazłem. Tylko, że brak pieniędzy, więc co jeszcze zjedzam się pomiętyć. Żeby ten ciemnik drugi kupić. Taki mam zamiar, taki... Wiecie, no chcę się tak fajnie rozwinąć, chcę się tak fajnie tutaj podtworzyć, żeby to było fajne dla oka. Nawet powiedziałem, pierwsze co, jest ta halałkowa. Jeszcze w międzyczasie się też dogadywałem odnośnie blaszaka. Czy oni nie stawiają takiego... Nie wiem, blaszaka, coś w tym stylu właśnie garażu, z blachy, też stawiałem typowy taki garaż z blachy, więc też się z jednej strony zastanawiam, czy takie inwestycje zaraz nie poczynili, bo jeśli by przyjechali, już by to robili, to na innym strzałem, czy by tego też nie pociągnęli, bo później to dwa razy pociągnąć chłopaków, czy też będzie sens? Nie wiem. Więc podejrzewam, że nie będzie jeden obiekt, a będą dwa obiekty teraz na tym, w tym momencie robione. Wiecie, wiadomo. Więc dlatego mówię, że może te pieniądze starczą, mogą nie starczyć. Być może będą na koncie. A mam nadzieję, że powinno być, bo jednak to jest dwukrotność krów. No ja patrzę teraz 45
12 tysięcy zarabiam, 45 tysięcy zarabiam za mleko. Coś w tych granicach, więc myślę, że jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to byśmy mieli 70 tysięcy za mleko plus teraz te 45, co mam na koncie, czyli mam już ile? 135, coś w tym stylu. Zostaje na 70 tysięcy na ten. No to myślę, że taka rybla szaka gdzieś za 5 dych, 4 dychy takiego w miarę możliwego tutaj do postawienia jest, jakbyśmy by wyrwali. Więc by pasowało to. No chciałem tak to zrobić. Nie wiem, no trzeba kombinować, wszystko jest tak, jakby się chciało. Jednak tych maszyn mamy, też trzeba, że nie chcę pod dachy mieć. Więc chcę trochę to modernizować, chcę trochę to inaczej porobić. Tak jak ja to widzę, projekt jest fajny tego wszystkiego. Zobaczymy, czy to tak wypali. No jeśli na teraz blachę, ten, inaczej. Nie blachę, tylko przepraszam, miałbym właśnie zakładać tą blachę, to już bym mógł w tym momencie wpadywać 2 dni i mam ten blaczak postawiony, więc będę myślał, jak to będę miał ogarnąć. Dobra, nie będę przedłużał, w dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to dajcie w ogóle komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, mam tego odcinka. Na razie, cześć.